Jeżeli nastąpią jakiekolwiek zmiany, jeżeli chodzi o sposób odliczania ilości energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych, to wtedy następuje obowiązek podpisania nowego aneksu zgodnego z tymi nowymi zasadami. Dzień dobry, serdecznie witam. Jest taka strona Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej, gdzie ja lubię zaglądać, ponieważ tutaj mamy różne informacje, jeżeli chodzi o wzajemne uzgodnienia między producentami, handlowcami fotowoltaiki, co fajnego ustalili, jakie normy przestrzegają i tak dalej, i tak dalej. Taka moja ściąga, robię to troszkę niezgodnie, nie powinienem tego robić, ponieważ zaglądam do czyjejś kuchni, ale to jest dla waszego dobra. W tym momencie pojawiło się tam prawo do czystej energii, taka akcja ogólnopolska, gdzie można podpisać petycję, już bardzo, bardzo wiele tysięcy ludzi i firm taką petycję podpisało. Chodzi o zmiany w prosumencie, które są w tym momencie w Senacie i które wprowadzają dość mocne zmiany, jeżeli chodzi o fotowoltaikę w Polsce. Jest to tak wymyślone, żeby się nam nie opłacało tej fotowoltaiki posiadać. Jeżeli macie już fotowoltaikę i wydaje wam się, że ta zmiana w prawie was nie dotyczy lub w tym momencie zdążycie przed 1 kwietnia 2022 fotowoltaikę u siebie uruchomić i wydaje wam się, że macie 15-letnią już zapewnioną gwarancję aktualnych warunków, to zapraszam was na film, gdzie pokażę państwu, co dostałem od widza, który właśnie otrzymał aneks. Aneks do umowy prosumenckiej. Zapraszam na film i bardzo proszę o podpisywanie tej petycji. Dzień dobry, serdecznie witam. Otrzymałem od widza maila, którym on prosi mnie, żeby poinformować was wszystkich, co się dzieje, jeżeli chodzi o Tauron, a dokładnie jeżeli chodzi o wysyłanie aneksu do umów, które według mojego widza zawierają bardzo niekorzystne warunki dla nowych prosumentów. Otóż od ponad miesiąca czekam na zmianę licznika na dwukierunkowy. A wczoraj, 8 listopada, otrzymałem aneks do umowy, który zawiera bardzo niekorzystne warunki dla nowych prosumentów. Mamy ten aneks, otrzymałem ten aneks od mojego widza. Sprawa przejścia na życzenie prosumenckie. Tutaj mamy bardzo ogólnikowe informacje na tej stronie. Druga strona, co najważniejsze, umowa zawarta 3 listopada 2021, czyli jeszcze na zasadach starego prosumenta. Pamiętamy, że prawdopodobnie zmiana w prosumencie wejdzie w życie od 1 kwietnia 2022. Mamy kolejną stronę tej umowy. Jest standardowa strona. Kolejna strona, tutaj mamy szczegółowe dane mikroinstalacji. I przechodzimy do najważniejszego, według mojego widza, strony tego aneksu, punkt 10. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących w przepisach prawa szczegółowego sposobu odliczania ilości energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii lub zasad jej rozliczania w taki sposób, że zapisy niniejszego aneksu byłyby sprzeczne z tymi przepisami z dniem wejścia w życie zmienionych przepisów, sprzedawca zobowiązuje się stosować zasady rozliczeń zgodnie z nowymi regulacjami na mocy aneksu, zawartego niezwłocznie po wejściu w życie tych zmian. Aneks obowiązuje od dnia pierwszego wprowadzenia energii elektrycznej przez klienta do sieci OSD i jest zawarty na czas nieokreślony z zastrzeżeniem paragrafu 9. Jeżeli nastąpią jakiekolwiek zmiany, jeżeli chodzi o sposób odliczania ilości energii elektrycznej w instalacjach odnawialnych, to wtedy następuje obowiązek podpisania nowego aneksu zgodnego z tymi nowymi zasadami. Czyli prawdopodobnie, jeżeli 1 kwietnia 2022 wejdzie w życie nowa ustawa OZE, czyli zmienią się sposoby odliczania ilości energii elektrycznej w instalacjach, to wtedy sprzedawca, czyli osoba, która ma fotowoltaikę, zobowiązuje się w tym aneksie stosować zasady rozliczeń zgodnie z nowymi regulacjami na mocy aneksu. Z tego wynika, że jeżeli w tym momencie podpisujecie umowę na fotowoltaikę, stajecie się prosumentem, ponieważ chcecie mieć umowę zawartą na czas na 15 lat na starych warunkach, to ten aneks powoduje, że nie macie w żaden sposób zapewnionego prawa do tych 15 lat, jeżeli chodzi o stare warunki.
w momencie wejścia nowych warunków zostaną one wam jakby na siłę dane. Czy mój widz dobrze interpretuje ten aneks? Po pierwsze, ciekawe, po co powstał ten aneks? Aneks to jest coś, co zostało napisane już po napisaniu głównej umowy i trzeba po prostu nanieść jakieś zmiany, które pojawiły się w międzyczasie. Jak na dzień dzisiejszy nie pojawiło się nic, co zmienia prawo, jeżeli chodzi o prosumenta. Po drugie, tak jak widzieliśmy z treści tego aneksu, prawdopodobnie jego głównym celem jest to, żeby po wprowadzeniu zmian w prosumencie od razu móc zmienić warunki umowy, tak żeby obowiązywały te nowe z nowej ustawy, które wchodzą od 1 kwietnia 2022. Mój widz napisał do Tauronu pismo z prośbą o wyjaśnienie, o szczegółowe wyjaśnienie tych dwóch punktów, które wzbudziły jego niepokój. Tutaj mamy treść tego jego pisma. Mam nadzieję, że otrzyma niedługo odpowiedź i jeżeli tą odpowiedź otrzyma, ja też Państwu pokażę, co Tauron odpisał. Czy inni dostawcy energii również takie aneksy Wam przesyłają? Odpiszcie mi proszę, no bo to jest temat bardzo ważny i zastanówcie się, czy aby na pewno warto je podpisywać. Serdecznie dziękuję patronom za te moje kawki. Naprawdę jesteście wielcy i naprawdę jestem Wam bardzo wdzięczny za to, że wspomagacie mnie w tym, co robię. Bardzo proszę o łapkę w górę, tak żeby ten zasięg tego maila był odpowiednio duży. O subskrypcję z tych Państwa, którzy tego jeszcze nie robią, ponieważ dzięki subskrypcji ja mogę pokazywać, że mój kanał jest naprawdę dużym kanałem i dzięki temu łatwiej mi rozmawiać z różnymi ludźmi w energetyce czy producentami fotowoltaiki. Liczą się z moim zdaniem i zapraszają mnie, żeby pokazać, czy faktycznie robią to, co robią fachowo. I zapraszam na kolejny odcinek. Do usłyszenia.